Już dzisiaj wieczorem na scenie w Arsenale królowa amerykańskiego gotyku Ricarda Parasol wystąpi wspólnie z Melą Koteluk, z Misią Furtak. Czy to będzie zupełnie inny koncert niż te do tej pory, jak na przykład w Firleju? Oczywiście tak. Nasz festiwal i charakter tego miejsca, tego, że jesteśmy oczywiście częścią festiwalu filmowego, pozwala nam mieć jakąś taką właśnie bardzo łatwą strategię proponowania ciekawym artystom czegoś nowego. Jeśli chodzi o ten projekt, po raz pierwszy oczywiście i wyjątkowo i chyba jedyny raz Mela Koteluk i Misia Furtak z Stres B, czyli dziewczyny, które zgarnęły wszystkie nagrody muzyczne w tym roku, z Ricardą, która jest po raz kolejny w Polsce, za to to jest dziewczyna, którą warto pokazywać, a w momencie, kiedy jest z polskimi wokalistkami na jednej scenie, tylko dla was, tylko dla nas, jest super. My chcemy w Arsenale, żeby ludzie dostawali muzykę na wyciągnięcie dłoni, na wyciągnięcie ręki, oka i ucha i naprawdę to będzie niezwykłe przeżycie natury intelektualnej, emocjonalnej. Słuchać tutaj Mikołaja Trzaskę, Diamandy Galas, Mike'a Patona, Ricardo Parasol, Ronnie Size'a. Bardzo dużo wspaniałej, cudownej muzyki. Zapraszam serdecznie. Bawiliśmy się świetnie, były super, nowe wykonania utworów, naprawdę, jak widać, wszyscy się bawią fantastycznie. Znałem Melę i myślałem, że będzie trochę dłuższy koncert Meli, ale generalnie koncert super, świetny. W ogóle jest tu pięknie, nie wiem, czy Państwo widzieli tutaj te okolice, na pewno Państwo widzieli, no więc... Ale tu jest to wnętrze, w ogóle co się widzi, jak się stoi na scenie i w ogóle Wrocław jest super, tak generalnie. Hi, it's me, Peaches. Remember I played last year live? Now I have a movie, come see it. In Polish it's like the making of Peaches, but really it's called Peaches Does Herself. So that's something a little different, but take it any way you want. Woo! W przyszłym roku ja zagram i zaproszę Ricardę. Myślę, że musimy napisać bardzo dobry plan na przyszły rok. No, napiszemy plan na przyszły rok, wszystko się okaże. W trakcie festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty życie tętni do białego rana. Po całym dniu spędzonym w ciemnych salach kinowych, festiwalowicze mogą przyjść do klubu festiwalowego we wrocławskim Arsenale, żeby spotkać się, porozmawiać o filmach i przede wszystkim posłuchać muzyki. Przed nami wiele koncertów, a w tym roku wystąpią dla Was m.in. Mike Patton z zespołem Tomahawk czy Diamanda Galas. Zapraszamy!